Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję. Tym razem będzie to kontynuacja poprzedniej lekcji, a więc pochodna funkcji złożonych, ale zrobimy sobie taki hardcore, takie naprawdę mocne funkcje, żebyś sobie już z każdą funkcją złożoną poradził i zawsze umiał policzyć pochodną. A więc zapraszam do rozwiązywania przykładów razem ze mną. Dla utrwalenia przypomnijmy sobie wzór. Otóż będziemy mieć do czynienia również na tym spotkaniu z funkcją złożoną. Funkcja złożona tak wygląda, f od g od x. I przypomnijmy, g od x to jest ta funkcja wewnątrz, czyli wewnętrzna, natomiast ta funkcja f od g od x to jest ta funkcja zewnętrzna. I teraz, jeżeli ja mam policzyć pochodną z tej naszej funkcji złożonej, to przypominam, liczę pochodną tej funkcji na zewnątrz, czyli tej mojej f od g od x, razy pochodna funkcji tej wewnątrz, czyli g' od x. I ten wzór oczywiście będziemy również na tym spotkaniu używać, tylko tak jak powiedziałam wcześniej, będą to przykłady takie mocniejsze, takie trudniejsze, a bardziej skomplikowane, a żebyś też sobie umiał poradzić z takimi bardziej złożonymi funkcjami. Obliczyć pochodne następujących funkcji, oczywiście przy odpowiednich założeniach. Pamiętamy o tym, że ja już tych założeń tutaj nie wypisuję. Ja na tym spotkaniu skupiam się na pochodnych funkcji złożonych, a nie na założeniach. No i mamy pierwszą funkcję. F od x to się równa pierwiastek, a pod nim logarytm naturalny z x kwadrat minus 4x dodać 2. No i popatrz, co za złożona funkcja. Oczywiście bardzo złożona funkcja. Dlaczego? Dlatego, że tak, po pierwsze, z jaką funkcją mamy tutaj do czynienia wewnątrz? Oczywiście najbardziej wewnętrzna funkcja to jest ta funkcja. Ja bym ją mogła nazwać jakieś g od x. Czyli jeszcze raz przeczytam. X kwadrat minus 4x dodać 2 to jest funkcja wewnętrzna. Ale widzimy, troszkę idąc dalej, mamy jeszcze jedną funkcję, którą zaznaczę, może tak zaznaczę. To jeszcze nie jest zewnętrzna, to jest wewnętrzna do tego pierwiastka. Czyli ja ją może nazwę h od x. I w końcu ostatnia funkcja, najbardziej na zewnątrz, tak jakbym rozbierała tą funkcję, to najbardziej na zewnątrz funkcja to jest ta wielka funkcja właśnie pierwiastek, którą ja po prostu mam nazwane jako f od x, prawda? Ta najbardziej zewnętrzna funkcja. Czyli popatrz, mamy teraz trzy funkcje, czyli mam tak jakby do policzenia funkcję f od h od g od x. Ale zasada jest taka jak wcześniej, czyli zgodnie ze wzorami, które obowiązują przy liczeniu pochodnych, będziemy postępować. Po pierwsze, najpierw liczymy, jaki był wzór. Pochodna funkcji zewnętrznej razy pochodna funkcji wewnętrznej. Czyli uwaga, co jest najbardziej zewnętrzną funkcją? Najbardziej zewnętrzną funkcją jest funkcja na zewnątrz najbardziej, jest pierwiastek z czegoś tam, tak? Czyli pierwiastek z zeta. To jest ta najbardziej pierwsza zewnętrzna funkcja, którą będziemy chcieli policzyć pochodną. Czyli jaki był wzór na pochodną z pierwiastka z zeta? No przypomnijmy, pochodna z pierwiastka z to jest 1 nad 2 pierwiastki z z. No to ja też ten wzór stosuję. Będę pisała tak, 1 nad... 2 pierwiastki, ale niestety pod tym pierwiastkiem mam takie bardzo skomplikowane coś, prawda? Czyli ja to zapiszę logarytm naturalny z x kwadrat minus 4x dodać 2. Ok, czyli na razie mam policzoną pochodną funkcji zewnętrznej. Teraz razy, czyli mnożymy przez pochodną funkcji wewnętrznej, ale uwaga, do mojej funkcji pierwiastkowej wewnętrzną jest logarytm. Czyli ja teraz muszę policzyć pochodną z mojego logarytmu. Ja to zapiszę powolutku, czyli zapiszę tak, logarytm z x kwadrat minus 4x plus 2 i to prim. Wiesz dlaczego tak powolutku napisałam? Ponieważ tu będę miała właśnie jeszcze raz złożenie. Możemy to zrobić szybciej, no ale myślę, że jako pierwszy przykład robimy taki bardzo skomplikowany, to zróbmy powoli, czyli ja ten początek przepisuję, bo to już mamy ładne. Natomiast tutaj
będę sobie liczyła. I znowu tu mamy, wewnątrz już wiemy co, bo nazwaliśmy sobie to g od x, natomiast na zewnątrz mamy tą funkcję, którą nazwałam h od x. No i liczymy, czyli tak jakby pierwsza zewnętrzna była taka, a druga zewnętrzna, jak widzisz, to jest logarytm, no niech będzie z tego z standardowego naszego. Czyli logarytm z czegoś tam, prawda? Logarytm z jakiegoś z, to jest na zewnątrz. No to pochodna z logarytmu z z, no to pamiętasz, to jest 1 nad z. No to stosujemy, czyli będziemy mieć 1 nad, liczymy pochodną funkcji zewnętrznej, czyli naszego po prostu tego logarytmu. Czyli 1 nad, nasze z to jest x kwadrat minus 4x dodać 2 razy w końcu pochodna funkcji wewnętrznej. A pochodna funkcji wewnętrznej na szczęście to jest ta pochodna g od x, czyli zwykłego wielomianu. Czyli pochodna z, z x kwadrat to od razu mamy 2x, pochodna z minus 4x to jest minus 4, pochodna z dwójki to 0. No i teraz ostatecznie musimy to jakoś ładnie zapisać, ostatecznie, żeby to wyglądało. Czyli ta kreska łąkowa będzie duża. Ja tutaj już widzę, że ta dwójeczka mi się skróci, bo tu mamy w liczniku, więc tu mi się skróci z tym i z tym, prawda? Mi się skróci od razu, żebym już nie wyciągała przed nawias, tylko troszkę przyspieszyła. Czyli będę miała u góry w liczniku x minus 2, natomiast w mianowniku, no niestety muszę napisać x kwadrat minus 4x plus 2, pomnożone przez pierwiastek z logarytmu naturalnego właśnie z x kwadrat minus 4x i plus 2. No ciekawe, prawda? Trudne, ciekawe, bardzo skomplikowane to jest, ale powolutku jak kilka przykładów zrobisz, to naprawdę żaden przykład już nie powinien Cię wtedy zaskoczyć. Przykład numer 2. F od x to się równa arcus sinus z takiego argumentu x podzielone przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Otóż tak na pierwszy rzut oka oczywiście wydaje nam się ta funkcja trudna, prawda? Jest to na pewno funkcja złożona, widzimy, bo arcus sinus x znamy wzór, ale niestety nie znamy wzoru z arcus sinus z czegoś trudniejszego. Czyli nie widzimy tutaj dwóch złożeń na razie, prawda? Ale widzimy, że nie jest to za łatwa funkcja. Czyli na pewno wewnętrzną funkcją jest wszystko to, co zaznaczę na czerwono, natomiast z moją zewnętrzną funkcją jest arcus sinus z zeta. To jest funkcja zewnętrzna. To bardzo łatwo widać. Jest arcus sinus z czegoś tam i właśnie to jest funkcja zewnętrzna. Przypomnijmy sobie, że pochodna z arcus sinus z to się równa 1 nad pierwiastek 1 minus z do kwadratu. Taki był wzór na pochodną arcus sinusa z w tym wypadku, czyli jest to pochodna funkcji zewnętrznej, czyli stosujemy wzór. Tak, f' od x to się równa, czyli najpierw pochodna funkcji zewnętrznej, czyli tego arcusa sinusa, no to tutaj zgodnie z tym wzorem, co przypomniałam, 1 nad pierwiastek i pod nim 1 minus i teraz naszym z niestety jest to, co jest czerwone. Czyli ja to może od razu będę podnosiła do kwadratu, bo tu mam z kwadrat. Czyli jak ja to podniosę do kwadratu, to mam tak, u góry x kwadrat, a na dole po prostu pozbędę się pierwiastka, czyli będę miała 1 plus x kwadrat. Dobrze, i to jest pochodna funkcji zewnętrznej. Razy pochodna funkcji wewnętrznej. No i ja tą funkcję wewnętrzną nie będę jeszcze liczyła, zapiszę w takiej postaci, bo widzisz, to nie jest tak prosto policzyć. Nie jest tak prosto pochodną policzyć. To znaczy, jeżeli już nabierzesz wprawy, to będziesz od razu liczył sobie te pochodne. Ale ja tłumacząc, chcę zrobić to w miarę tak przejrzyście, żeby było porządnie, a jednocześnie, żeby wszystko było zawarte to, co potrzeba, prawda? No więc tak, zaczniemy sobie od początku, czyli równa się i teraz tak, 1 nad. Tutaj muszę oczywiście na dole coś zrobić, bo to jest dosyć brzydkie. Zrobimy wspólny mianownik. Czyli wspólny mianownik to będzie 1 plus x kwadrat. Jedynkę jak rozszerzę przez 1 plus x kwadrat, no to mam 1 plus x kwadrat i będę miała minus x kwadrat. W następnym kroku tam sobie coś skrócimy, więc na razie tak zostawmy. Pomnożone przez i teraz liczymy pochodną z takiej funkcji. Otóż widzimy, że tutaj głównym tak jakby działaniem w tym nawiasie jest dzielenie. A więc teraz trzeba będzie użyć wzoru na pochodną z ilorazu. No to tak, ten wzór
zawierał kreskę ułamkową, no dość taką długą, prawda? I tak było. Pochodna z góry, ja już nie będę pisała tego wzoru, tylko będę tłumaczyła. Pochodna z góry, czyli pochodna z x to jest 1, razy dół. Czyli dół przepisuje 1 plus x kwadrat. Odjąć teraz góra bez zmian, czyli x, razy pochodna z dołu. I tu się nam pojawia, popatrz, pochodna z dołu. Co jest na dole? No jest pierwiastek, ale nie z x. Czyli mamy znowu drugie złożenie teraz. Ja mam złożenie takie, że mam funkcję pierwiastek z, to jest znowu funkcja zewnętrzna, a pamiętamy, że pochodna z pierwiastka z to jest 1 nad 2 pierwiastki z. Czyli ja znowu muszę użyć wzoru. Nie tylko, że na pochodną ilorazu, to jeszcze w środku mam to złożenie, prawda? No tak się składa. Czyli tak, wracamy do tego. Czyli było tak, góra razy pochodna z dołu. Czyli pochodna z tego mojego, tutaj podkreślę, mianownika. I teraz jak się liczy pochodną z tego pierwiastka z 1 plus x kwadrat? No w taki sposób, że jest pochodna funkcji zewnętrznej, czyli pochodna z pierwiastka z, czyli 1 nad 2 pierwiastki, oczywiście z tego, co tam było, 1 plus x kwadrat, razy pochodna z tego wnętrza pierwiastka, bo funkcję wewnętrznej. Wnętrze pierwiastka ma pochodną 2x. Dobra, i na dole mamy mianownik, czyli moje 1 plus x kwadrat, to jest pod pierwiastkiem i to do kwadratu. To jest zgodnie ze wzorem na pochodną ilorazu. Dobrze, to się równa, a więc teraz, tu nam jak widzisz x kwadrat minus x kwadrat nam się odjęło i teraz to, prawda, odjęliśmy i teraz zostało nam tak, pierwiastek z jedynki, no to wiadomo, że jest 1, no a tutaj na dole mamy pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Może zapiszemy 1 nad pierwiastek, 1 plus x kwadrat. Jeżeli to widzisz, no to nie musisz tak przekształcać. Ale że ja tutaj jeszcze coś będę musiała zrobić, no to dlatego ja też zapisuję tak powoli. Czyli 1 nad pierwiastek z jedynki to 1, ale w mianowniku niestety muszę napisać pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Pomnożone przez, teraz kreska ułamkowa i teraz uwaga. 1 razy pierwiastek, no to po prostu jest ten pierwiastek, to ja go przepisuję bezproblemowo. Odjąć i teraz uwaga, ta dwójeczka z tą dwójeczką mi się skróci. Natomiast tu będę miała x, x pomnożę, czyli będę miała x kwadrat nad pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Natomiast w mianowniku podniosę to do kwadratu, dzięki czemu mam 1 plus x kwadrat. Po prostu nam się ten pierwiastek z tym z kwadratem skasował. Dobrze, to się równa. Jeszcze robimy dokąd się da. Oczywiście tu jak zrobimy mnożenie tutaj przez odwrotność, zastąpimy dzielenie, tą główną kreskę przez mnożenie przez odwrotność, to otrzymamy, jak to odwrócimy, ten mianownik, jak sobie odwrócę, to po prostu będę miała pierwiastek z 1 plus x kwadrat, czyli dosyć przyjemnie, prawda? Pomnożone przez, tu mianownik zostawi 1 plus x kwadrat, natomiast tu mam problem, bo tu muszę zrobić wspólny mianownik. Niestety, bo muszę to jakoś odjąć. Wspólnym mianownikiem, widzisz, będzie pierwiastek, czyli ja zapiszę pierwiastek z 1 plus x kwadrat, tak? Natomiast tutaj, jak ja mam taki, bo ja mam tutaj w domyśle tak jakby nad 1, czyli jak ja to rozszerzę przez pierwiastek, no to tak jakby pierwiastka się pozbędę i będę miała 1 plus x kwadrat, no a tu przepiszę minus x kwadrat, no bo tu mam minus i w liczniku mam x kwadrat. Dzięki czemu znowu tutaj dokonam redukcji i mam równa się. Pierwiastek 1 plus x kwadrat pomnożone przez kreska ułamkowa 1 plus x kwadrat. U góry mam 1 nad pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Popatrz, jak ja zrobię sobie tutaj nad 1, tak, to ja widzę, że ja mogę to pomnożyć z tym licznikiem, prawda? Ten licznik z tym licznikiem, dzięki czemu, popatrz jak pięknie, ten pierwiastek po prostu z tym pierwiastkiem mi się skróci, i dzięki czemu dostaję ostateczny wynik 1 nad 1 plus x kwadrat. I kto by się spodziewał, że pochodna z takiej funkcji dosyć skomplikowanej na wygląd, arkus sinus z x podzielone przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat, to jest po prostu 1 nad 1 plus x kwadrat. Mam nadzieję, że te przykłady, które tutaj przygotowałam dla Ciebie, w zupełności Ci wystarczą, żeby opanować te trudniejsze przykłady właśnie z pochodnej funkcji złożonej.
Jeżeli dla Ciebie jest to za mało, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.aikamat.pl, gdzie możesz zakupić kurs już z pełną lekcją, więcej przykładów będzie, więcej ćwiczeń, a więc zapraszam gorąco do zakupu mojego kursu online.